Jak wyruszyliśmy, była słoneczna pogoda, a teraz idziemy jest wiecznie. Tutaj Gondor037, wasz ulubiony i najbardziej charyzmatyczny youtuber. Dzisiaj razem z moim pomocnikiem, który nie chciał się przestawać, poszliśmy do lasu. Nawiedzonego lasu, żeby pokazać, jaki to nawiedzony jest. To tak niefortunnie się zdarzyło, że przez większość nagrania będzie się słyszeć... A teraz to pokazuję. Nie wiem, czy to słychać. Zaraz wam to podgłośnię, cicho będę przez chwilę. Chociaż kolega Szymon tutaj mi grozi, że on mnie kijem walnie i patrzy w nienawistnym spojrzeniu, to ja muszę wspomnieć, że poszliśmy tutaj w dzień, bo on dojeżdża, a ja nikogo innego nie mogłem przekonać do nagrań. Już mieliśmy to nagrywać innymi kolegami, z kolegami z tego miasta, nawet z tej części miasta, albo z okolic, okolicznych wsi, tych bliższych, ale oni się po prostu cykali i odpuścili w ostatnim momencie. Z tym kolegą właśnie dlatego muszę w dzień nagrywać, bo ostatni albo pierwszy, zależy jak na to spojrzeć, bus, dojazd, możliwość Ostatni bus, możliwość dojazdu jest o godzinie 8. A najciekawsze rzeczy to w tym lesie tam się podobno, tak przed 7, wiecie, 6, 3:15 i takie tam. Najlepiej to było tutaj w nocy przyjść, albo takim rankiem jak był wczoraj. Wczoraj to była zajebista pogoda. Wczoraj to było tak pochmurnie, deszczowo i szaro i byłoby tu świetny klimat. I może by nie było tutaj tych... A nie, dobra, dzisiaj nie jest poniedziałek, tylko wtorek, bo już miałem powiedzieć, że dzisiaj by nie było może tych drewno tnących. Tak. Warto wspomnieć, skąd się dowiedziałem o historii tego lasu. Szukałem historii o nawiedzonych miejscach w moim mieście, no i to już jest trochę poza miastem, ale na forum paranormalne właśnie znalazłem znalazłem temat o lesie w Biłgoraju. To jest trochę za Biłgorajem. Ogólnie to... Dobra, ogólnie Wigilia 2012. Jakaś baba ze swoją rodziną, z kuzynem, z ciotką, wujkiem, bratem czy kimś tam innym, idą do lasu w nocy, nagrywają materiał. Znaczy oni idą z jakimś tam miernikiem, pole magnetyczne mierzy, gdzie jest mocniejsze, gdzie inne, tam jakieś zawirowania były, tam nagle jakieś talerze latają, duchy się pojawiają. Ja tutaj smacham tym telefonem, bo to po prostu taka ekspresja. No, duchy latają, talerze się tłuką i... Co jest dziwne, telefon nam się sam wyłączył. Może to być wpływ tego lasu, albo coś. Dobra, w każdym razie to na tym jej filmie, znaczy nie na jej filmie, tylko pisała, że tam duchy latały, talerze się pojawiały i inne panu. Wycinka, dobra, kurwa, wracają, idziemy w drugą stronę. Zostajemy na miejscu, jednak nie idziemy. Nie, żeby był ciekawszy film. Koleś już przejeżdża. Ja go tu nagram. Dobra, teraz mogę w końcu powiedzieć chyba w 5 minucie nagrania o tym, co się działo na tych filmach. Znaczy o tym powiedziałem, ta kobieta nagrała jeszcze na YouTube'a dźwięki i szumu, z których wycięła jakieś tam melodyjki po niemiecku i rosyjsku i tam inne takie mowy tych partyzantów, zaraz wspomnę o historii tego lasu. Partyzantów wołających nazwę swojego oddziału po śmierci. Ogólnie jak prawdopodobnie wiecie, a może i nie wiecie, w okolicach Biłgoraja i Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej działało wielu partyzantów. Tutaj jest w okolicy zbiorowa mogiła. Planowaliśmy ją pokazać, ale akurat sam obok stał koleś w traktorze. Zbiorowa mogiła partyzantów z oddziału Omega, którzy służyli na tym terenie i walczyli.
Poszlibyśmy w głąb lasu, ale już zbytnio nie ma po co, bo z jednej strony są... Zresztą to słyszycie, z tamtej strony są zbiory drewna, nie wiem czy tam drzewo się nie wali, z drugiej strony też jest wycinka, to zostaniemy w tym miejscu, jak to kiedyś wrócę w nocy, a teraz przychodzi czas na to, na co wszyscy czekaliście, to co jest wspomniane w tytule filmu dużymi literami. Przywoływanie duchów. Bla bla bla, 2 do 5 ludzi. Rozkładamy sprzęt, plansza, ruchowy wskaźnik, my użyjemy patyka. A także cyfr oraz innych wyrazów takich jak niebo, piekło, baza, inne miejsca, bla bla bla. I najważniejszy kończy. Ogólnie pora dnia nie ma wpływu, ale chodzi o ciszę i spokój. Dlatego na cyfr jest noc, ponieważ jest ogromny, jak to jest spokój. Świetki. Niepotrzebny ruch jest jasno. Każdy uczestnik dotyka lekko palcem wskaźnika, następnie przywołujemy ducha. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha, bla bla, duchu jeśli jest... Na eBayu kupiliśmy taką profesjonalną tabliczkę Ouija. Tak jak na amerykańskich filmach o nastolatkach, którzy tam idą nieświadomi do lasu i wywołują duchy, a później uciekają z kamerą w nogach. I zamierzamy ducha przywołać. Może on nam powie, czy to prawda, czy tutaj straszy, czy nie. Tak? Tutaj przed chwilą się mocowaliśmy, siłowaliśmy ze złożeniem tego. To się zwija. Tutaj zaraz zrobimy cięcie. Nie rób. Zrobimy cięcie zaraz. Tu położymy kamyki z dwóch stron, albo patyki. Teraz zrób cięcie. Udało się nam umiejscowić tabliczkę. Sprawdzaliśmy na polskim YouTubie, jak tego używać, ale tam jeden film był, jak używać tabliczki Ouija. I koleś mówił, nie używajcie, bo tam to nie duchy, to może być tam diabeł, tam w ogóle tak jak na internecie, tam nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, pedofilia, w ogóle to sobie lepiej odłącz światłowód, bo nie wiesz, jakich się problemów możesz nabawić. Znaliśmy jako tam stronę paranormalium.pl, a tam były długie instrukcje, to my to zrobimy na wyczucie. Zamykam oczy i daję ponieść rękę duchowi, żeby nie było, że ja tu robię. Duchu, czy tu jesteś? Czy chcesz z nami pogadać? Czy chcesz nam coś przekazać? Nagroda za konkurs BBC będzie nasza.